Na wokandę trafiło zażalenie Ireneusza S. na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowano na 16 maja. Znany suwalski dziennikarz i pisarz został zatrzymany i na dwa miesiące osadzony w areszcie tymczasowym, ponieważ prokuratura rejonowa podejrzewa go o spowodowanie obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci jego żony, również dziennikarki. Prokuratura dokonała zatrzymania mężczyzny po uzyskaniu wstępnej opinii z sekcji zbłok kobiety. Wynikało z niej, że przyczyną zgonu były obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne, do których przyczyniły się osoby trzecie. O śmierci małżonki Ireneusz S poinformował na swoim profilu na Facebooku. Wpis pojawił się 21 kwietnia rano. Wezwany do domu lekarz stwierdził zgon kobiety, ale z uwagi na stwierdzone u niej obrażenia zewnętrzne nabrał wątpliwości co do naturalnej przyczyny śmierci. A o swoich spostrzeżeniach i wątpliwościach powiadomił policję. Ireneusz S. nie przyznaje się do zarzucanego muczynu. czynu. Jego obrony podjął się suwalski adwokat Władysław Charkiewicz. I to on w imieniu podejrzanego złożył zażalenie na postanowienie sądu. Sąd rejonowy wydał je na wniosek prokuratury, która obawia się matactwa ze strony Ireneusza S.